Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Frostpunka. Kochani, będziemy budować posterunki w tym odcinku, natomiast żeby do tego doszło, musimy poczekać jeszcze 8 godzin, żeby móc te posterunki postawić, ponieważ Londyńczycy rosną w siłę. Jest ich już 59, no i wydaje mi się, że to kwestia jest nadziei, no nie, a nie niezadowolenia. Mamy pub, mamy mieszkańców w pobliżu aren. Areny co prawda są, kurde, niestety nieogrzewane. Przez to mogą ludzie, którzy tam, wiecie, kibicują, być zmarznięci. Nie wiem, czy faktycznie nie postawić drugiego warsztatu, który jest dość tani. Jest też ocieplany. Można by go wstawić tu idealnie w to miejsce, słuchajcie. Dobra, stawiamy go. No, chcę zobaczyć, czy faktycznie to zwiększy nam podwójnie. Albo nie podwójnie, tylko tam jakiś procent czy coś. No, przyspieszmy troszkę. Nasi zwiadowcy wracają, mają sporo materiału. Natomiast z tą żywnością, bo teraz czekamy na powietrznych myśliwych. Duży, o właśnie, pyk. Funkcjonuje. No i właśnie pytanie, czy to wtedy działa lepiej? To jest nawet wyłączone. Wydaje mi się, że tak. Dobra. Udoskonalone grzejniki. To mieliśmy zrobić. Zróbmy to. No, godzina 15. Myślałem, że koło 18 skończymy. Także no. Dobrze, niech to działa, no. Będziemy potrzebować technologii więcej. Także te dwa warsztaty dadzą radę. No i za parę chwil koniec pracy. No tak jak mówiłem, jak wszyscy wrócą z pracy, to prowadzimy nowe w prawo. 15 minut, 10, 2. Pyk. Posterunki, no. Natomiast trzeba będzie. Niezadowolenie wzrasta, ale to nie szkodzi. Porządek musi być. 15 drewna i 10 stali. Ścigania przestępców. Co ma być? W czym? W domkach, tak? Aha, posterunek za tego. W zamian za tę wieżę. Tu mamy jedną, drugą. Wydaje mi się, że gdzieś trzecią mieliśmy. No tutaj jest baraczek. No to ma wpływ na te dwie. Tu. I tutaj. A, ulepszenie jest już w toku. Więc te trzy. Dobra. Okej, niezadowolenie wzrasta, ale kontrowersyjne prawo. No słuchajcie. Wielu ludzi może dołączyć. Natomiast wybuduj i obsadź dwie strzeżone stacje terenowe. A to było to? Moment. Zwiększają nadzieję mieszkających w pobliżu. Dwa posterunki. Tak, to było to. No dobra, budujcie. Trochę trzeba będzie ograniczyć prawa, niestety. Znaczy, ja bym w sumie powiedział, dobra, no to jak chcecie, to idźcie, nie? Zginiecie, no to trudno, no. Nie wiem, jak, kurde, z kuchnią jest. Wybudowano posterunek, wzrasta nadzieja. Niektórzy mieszkańcy kwestionują przydatność tych obiektów, ale większość popiera. Dobra, niezadowolenie spadło. Lubicie strażnika, wiemy. Dobra, czyli to było takie tymczasowe. No, posterunki, kurde, działają. Inżynierowie. Dobra, kogoś dorzucimy, bo i tak mamy sporo osób, którzy nic nie robią, więc
Sprowadzimy ich tu. Niech myślą, że są potrzebni. No, zobaczcie te kurde te nie. Szperacze obserwują. Posterunek technologia. Palnia węgla, młot węglowy, tartak, wiemy, wiemy, to wszystko jest, żywność. Właśnie, mamy ten. Węgla myśliwych, ale potrzeba nam 40 stali. No. Także musimy poczekać moment. Bo wydaje mi się, że wydobycie jest ok. Zużycie jest w sensie ok. Nadzieja. Co się stało się? Ludzie popierają strażników, słuchajcie. Kapitanie, ludzie nie martwią się już hasłami Londyńczyków. Niektórzy zaczęli przynosić gorącą zupę strażnikom patrolującym ulicę. Po prostu nie mogliśmy patrzeć, jak marzną na tym zimnie. Co napisane? Slogany? To... to bazgranina tchórzy, nic więcej. Przepraszam, bo już jest późno, że tak powiem, jak nagrywam ten odcinek, więc też nie widzę za bardzo. No, niezadowolenie jest, garstka. Pytanie, czy można w drugą stronę zrobić, że na przykład opuszczą Londyńczyków, nie? Ciekawostka. Bo wszyscy mają gdzie spać. Ciepłe domki. Tu potrzebujemy jeszcze trochę stali. 35. Automaton, weź się do roboty. Potrzebuję ten. Gdzie tam jesteś? Tu powinieneś być. Nie, nie tu. Tu. Działasz tam? No, siedzisz tutaj na tym. Na górze. Co ty tam robisz do cholery? Dawaj stary metal! Zyskują zwolenników, bo co? Aha, cały czas po prostu zyskują. Dobra, 38, 39. Wróciliśmy, dobra, super. To ty tam już nie jesteś potrzebny. Aha, czyli to można ulepszyć. Bang. Bang. Dobra. Ulepszamy to. Dobra. Ma to sens. Słuchajcie. Oni oczekują. To jest szczątki dreadnota. Pękany pas lodu. Tutaj widać spora otoczona. Nie widać ruchu ani dymu. Dobra. Pójdźmy najpierw tu. Potem pójdziemy do dreadnota. Jak mówię, nadal nie widzę potrzeby. Temperatura spada do minus 50, 60. Game over, man. Game over. Aż sobie zatrzymam grę z tego wszystkiego. Dobra. Power on. Power on, natomiast to jest nadal... Nie, dobra. Tu jest power on w pubie. Jest włączone, ale tu jest jakaś tragedia. W tej kopalni węgla w ogóle ktoś pracuje? Tak, inżynierowie. Wydaje mi się, że na moment tu jest freezing tartaku. Dobra, wyłazić stamtąd. Nie no, znośnie jest. To jest włączone. Tego nie trzeba włączać. Tu jest ok. W baraku jest jakaś tragedia. Już tu mieszka w ogóle? Wybierz. Brano. Ale to co? Nimi? Kurde. Duże ryzyko zachorowania, ale małe ryzyko ciężkiego zachorowania i będzie tragedia, bo ludzie będą, wiecie, mówić, że o, kurde, przepełnione placówki. Natomiast... doskonalone grzejniki. No. Dobra, to to odpali się, natomiast tu jest bardzo zimno. Czy mógłbym jakoś wszystkich wywalić stąd. Z tego miejsca. No bo nie chcę, kurde, kolejnego grzejnika. Ten mógłbym mieć... No chyba, że tutaj wstawić gdzieś. Będziemy mieć z lewej, z prawej strony, ale to... Dobra, jakoś to, kurde, przetrzymamy, wydaje mi się. Natomiast tu jest chłodno. No, zużycie pewnie wzrasta. Tak, zwłaszcza wywaliliśmy ludzi z tartaku. A nie potrzebujemy, dobra. Nie potrzebujemy drewna jakoś specjalnie. Automaton sobie działa. Tak, zamknijmy to. Na moment. Tu jest co? Nie no, węgla trzeba mieć. Zresztą tu jest temperatura chyba ok.
Tak, jest chłodno, ale tragedii nie ma. Jak będziemy mieć grzejniki za moment. No. Powinno to z automatu pójść, nie? Cyk. No i co? I te grzejniki. Skąd to jest to? Nie, tu jest gorąco, więc tego nie potrzebujemy. Na posterunkach rozumiem grzejniki. Tu jest jakaś masakra. Bardzo duże ryzyko. Nie wiem, czy nie zamknę tego na moment. O ile można. Niedobrze, wiecie co? Trzeba będzie tutaj wstawić chyba kolejny ten węzeł. Grzewczy gdzieś w to miejsce. No, bo to będzie jakaś tragedia za moment, tylko patrzę. Zaraz, coś tutaj się dzieje. Czemu? Jakby, nie no, ja rozumiem, że nie ma tego. Nie ma drogi, ale... Zróbmy. No i właśnie, pytanie czy... Bo jakby nie widzę... Aha, bo to ma dostęp do tamtego grzejnika, wiecie co? Nie, wstawimy tutaj. Wstawimy to tutaj, bo... No bo ludzie muszą mieć arenę, nie? Dobra, większy zasięg węzłów grzewczych. Tego chyba nie potrzebujemy na moment. Więcej zwiadowców, baza terenowa. Fabryka? Też nie. Surowce, modernizacja tartaków. A można w sumie tę modernizację w sumie zrobić na moment. Jak będzie trzeba, to na chwilę ludzi wyślemy po prostu do tartaku, ale to po prostu na... Na sekund 5. Idą tu ludzie. Dlatego mam nadzieję, że idą, bo to jest jakaś tragedia. A weselej nie będzie. No, znaczy będzie na moment, ale... Nadal nie rozumiem. Czemu to jest nadal chłodno? William Blacknell and Frank Glover. Pogoda, ale strefa ciepła plus 4. Ja wiem, że my jesteśmy przeciążani. Właśnie, kurde, tak do połowy jesteśmy. Mam nadzieję, że wytrzymamy jeszcze ten moment. Dobra, ale to był dobry pomysł. Natomiast zużycie mocno wzrasta. Natomiast, no mamy tam jakiś zapasik jeszcze. Można by wysłać potem ekspedycję. Właściwie, żeby zrobić drugą ekspedycję. Aha. Muszę mieć ludzi. Znaczy, opracowaną technologię. Można by wysłać tamtych ludzi do kopalni jednorazowo. Tych drugich. I żeby poszli potem. Jest bardzo zimno. There is cold outside. Co to jest? To jest barak, wiecie co? Walimy ten barak stąd. I wstawimy go w to miejsce, gdzie byliśmy tu. Nie. Tak, tu wstawiłem. No, myślałem, że to przejdzie, ale nie przejdzie. I pytanie, czy... W sumie dwa baraki. Dobra, wstawmy tutaj barak. Wiem, że to nie wygląda wesoło, natomiast... No cóż... Idź bezdomnych. Zaraz będziecie mieć. Weźcie, idźcie do kogoś, do domu na moment. Będzie wam cieplej. Coś się stało znowu. Kradzież żywności, słuchajcie. Londyńczycy kradną zapasy. O, skurczybyki. Ktoś ukradł z magazynu racje żywnościowe, 10 sztuk. Mówi się, że to sprawka Londyńczyków gromadzących zapasy na podróż. Wygląda na to, że ta niedorzeczna koncepcja ucieczki do Londynu nabiera kształtów. Może część odzyska straconej żywności? Nie, no wysyłamy, straż. Nie ma. Takiej kradzieży, synek. Sukces straży. Sukces służb porządkowych, super. Prawo jeszcze za moment. Natomiast chwila, moment, bo chciałem zobaczyć te specjalne chaty.
powietrznych rozrabiaków, tylko nie wiem, które to są. Barak, już teraz to już nic nie ogarniam. Co jest chatom, co jest tym? Aha, tu jest dzielnica. Dzielnica przemysłowa, tu powinny być. Hangar myśliwych, to jest nadal 15, dobra. Czyli po prostu to z automatu działa, elegancko. Ale żywność powinniśmy mieć w takim układzie więcej, jest kuchnia. Tak, ciutkę więcej, jest git. Dobra. Bardzo się cieszę, natomiast zaraz pierdyknie ten kocioł. Pytanie, czy jakaś jest różnica między tym, czy jest w dzień cieplej, czy w nocy. Krytyczne obciążenie generatora. Widzę. Dobra, wyłączmy go na moment. Za zimno. No, to już chyba wolę powłączać te grzejniczki gdzie nie gdzie. W pawie też jest. Co to? Powietrzni myśliwi. Dobra. Power on. Power on. Zaraz. Zaraz zrobić sobie stąd. W kuchni możemy włączyć. W warsztacie też musimy. Barak zbieraczy. Tak, bo włączamy to tu, bo tu jest jakaś tragedia. Ja wiem, że wzrośnie nam zużycie, ale chyba wolałbym zużycie włączyć większe. Dom opieki. A mają cieplutko. Nie, jest chłodno. Dobra, niech sobie włączą na moment. Hucie nie potrzebujemy i wszędzie jest powłączane indziej. Zużycie powinno właśnie pierdyknąć. Ale to na moment po prostu. Mamy nowe prawo. Poranny apel. Wydaje mi się, że poranny apel do władz i do społeczeństwa będzie dobry. Mamy więzienie, mamy patrole. Centrum propagandowe. Wzrośnie niezadowolenie. Nowa zdolność. Centrum propagandowe może wydawać broszury, co zwiększa nadzieję. Spoko. Mamy więzienie. Do łapania przestępców. Trzeba będzie zbudować więzienie. Zadowolenie znacznie wzrośnie. Ja wiem. Patrol. Każde wykorzystanie zmniejszy niezadowolenie. Większe nadzieje. 10 racji żywnościowych. Strażnicy będą patrolować ulicę w pobliżu posterunku, strzegąc prawa i porządku. Trzeba będzie im zapewnić dodatkową żywność. Spoko sprawa. Natomiast apel, wydaje mi się, dziabniemy. Potem będzie brygadzista. No, żeby przypominać ludziom, dodam mieszkańcom otuchy, no. Ze wszystkimi co rano, dokładnie, że jesteśmy wspólnotą. Damy radę, teraz powinno być też ciepło, to będzie następnego dnia. Co tu się dzieje? Wypełniło się miejsce na zasoby. Wiecie co, to wyłączymy to i wyłączymy to. Oczywiście będzie można potem dziabnąć ten generator znowu na moment i potem go wyłączymy, jak będzie cieplej. Że niech on sobie spanie tak gdzieś do zasięgu i włączymy go na noc. 97%. Mamy modernizację tartaków, jak będzie trzeba. Na razie nie potrzeba, ale to mamy w razie czego. Maszyna drążąca, co daje? Wierca się w ściany naszego krateru, odkupując drzewa. To była dobra sprawa. Natomiast wydaje mi się, że te tartaki po prostu można ulepszyć, no nie? To są tak jak z tymi domkami i tak dalej. Albo arytmometry. Stówkę i 50 stali. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Będziemy mieć dostęp przede wszystkim na ogrzewaniu do większej mocy generatora, większego zasięgu generatora i większej wydajności grzejników. To jest dobra sprawa. Ulepszamy. No, im szybciej, tym lepiej. Bo potem pierdylnie o 3 poziomy, jak wzrośnie o 2, czyli będzie minus 70.
No, dobrze, to w ogóle zobaczyłem, ale to teraz zobaczyłem już po tym. No. Nie będzie wesoło wcale. Także ten zasięg tak naprawdę tych grzejników to też nie był głupi pomysł. 12, 13. Też się zastanawiam, czy tylko dwa warsztaty to jest wystarczająca liczba. No i tak jest dwa razy lepiej, nie? Ale... Ale... Zobaczmy, jak tu wygląda ta temperatura. No jest chłodno, jest duże ryzyko. Inwalidów dwóch, pacjentów dwóch. To jest włączone, no rozumiem, no i co, i co? No włączyłem tu. No tu jest ten grzewczy w ogóle. Londyńczycy. Stało 65. Umiarkowane odmrożenie. No ja rozumiem, kurde, że jest zima. Jak jest zima, to musi być zimno. Dobra, włączmy na moment. Na wszystko. Niech się ocieplą. No. W tartaku jest lodowato, ale to dlatego, że nie ma ludzi? No to jak nie ma ludzi, to nie ma ludzi. Dobra, wyłączmy to. Nie, nie, to na moment sobie tartak wrzucimy, zwłaszcza, że będziemy mieć większą wydajność. Spróbujemy to zrobić do końca. Jest ta kopalnia węgla. Pracują tu ludzie? Nie, całe szczęście. Masakra. To czemu to jest włączone? No pewnie włączyłem tam przy okazji włączania wszystkiego. Ryzyko. Wydaje mi się, że damy radę. Siedemnaście sztabek, no. Chyba wszystko pracuje jak powinno, nie? Myślę, że nie muszę tu jakoś specjalnie... Return to home. Krytyczne obciążenie generatora, wiem. No właśnie nie wiem, czy jak to dojdzie do końca, czy gdzieś tu. Dobra, wiecie co, wyłączymy na moment. Wyłącz przeciążenie! Rozumiem, no wyłączyłem, no spokojnie. Aha, gdzieś tutaj jest. No dobra, znowu będzie zimno. Ale to na moment. Bo opracowujemy już technologię numer 3. Będziemy mieć w sumie... raz, dwa, trzy dni na opracowanie tamtych kolejnych grzejników. Natomiast chałupy... A propos chałup. No właśnie, bo to już nie ma znaczenia tak naprawdę. Zróbmy tu chałupę. Jedna osoba bezdomna. Zróbmy tu chałupę, bo dzięki temu w sumie... Bo tu mają namioty, to jest masakra. Natomiast tu z tyłu... Nie wiem, tu barak to jest chłodno. Szczególnie jest chłodno. Dobra, w tych barakach. Dobra. Później pierdyknie do minus 70, nie? Temperatura będzie źle. Dobra, włączymy to na moment znowu. Żeby ci, którzy będą tam chorzy, żeby nie byli... Co tam się dzieje? Przepełnione placówki medyczne, no ja wiem. Dlatego włączyłem to z powrotem na moment, bo za chwilkę... Znowu... Uda nam się... Zyskują zwolenników... Zadowolenie wzrasta niestety. Mam plan, stary, zimny dom, no ja rozumiem. Stary, poczekaj moment jeszcze. Zejdzie temperatura do minus 40, będzie miło. Ci wrócili. Dobra, jest miło. Przeciążenia nie ma, natomiast... Zużycie. Dobra, moment. Zobaczyć, gdzie mogę wyłączyć cokolwiek. Tu muszę włączyć i tu musimy ludzi natychmiast wysłać. Jest chłodno, ale bez przesady.
Te wszystkie posterunki, tam gdzie jest gorąco. To nie musi być. Gorąco będzie tak, wiecie. Ideolo. Tak? Tak. Ten węzeł grzewczy oczywiście odpalamy, bo tu przez przypadek to kliknąłem. Arytmometr, dobra. Większa moc generatora. Większa wydajność grzejników. Nie, to trzeba. O, z automatu. To się nawet nie zastanawiam. Ludzie są wzburzeni kradzieżami. Zebrał się tłum, który żąda, byś przestał lekceważyć niedawne kradzieże. Kapitanie, musisz coś zrobić, skoro pozwalasz złodziejom kraść nasze zapasy. Coraz więcej ludzi zaczyna myśleć, że być może Londyńczycy mają rację i bezpieczniej będzie z nimi pójść. Więzienie. No dobra, no. Wiem, że będę musiał zrobić to więzienie, widziałem to. Potrzebujemy więzienia, no dobrze, no kliknąłem, tak? Aha, tu! Właśnie, moment. Patrol, brygadzista. A co brygadzista daje w ogóle? Zwiększa wydajność miejsca pracy o 40% na 24 godziny. Nie, no więzienie. Podpisujemy. Bang! Mamy więzienie dla was, moi mili. Porządek musi być. No dobra, no to rozumiem, że jedno więzienie. To jest koszt 30, znaczy poziom 30, ale tu pytanie, czy to ma jakiś wpływ na tych wszystkich? Nie, chyba nie. Więzienie do miejsca pracy. Będą szli? Nie, może nie. Może tu? No. Stawimy tu więzienie i będzie git. Natomiast tartak. Weź włącz ten tartak natychmiast. Dobra, opracowujemy, słuchajcie, już generator trójeczka. Czyli będzie można przy minus 50 walczyć. Potem będzie o 2 poziomy, tu spadnie o 3, o 2. Czyli będzie minus 50, czyli akurat. Akurat. Także na styk to robię. A poważnie gram po raz pierwszy, nie? Także robię to na styk wszystko. Dobra, 10 na godzinę zbieramy. Super. Budujemy więzienie. No niezadowolenie wzrasta. Kontrowersyjne. Zignorowanie mieszkańców. Zignorowanie kradzieży. Zdolności obiektów. Wybudowano więzienie. Tak. Nie były pustymi obietnicami. Wzrasta. Pyks. Co to? Obława. Strażnicy więzieni będą łapać przestępców i zamykać więzienia. Ich celem będą Londyńczycy, dysydenci i inni wichrzyciele. Więźniowie wrócą na łono społeczeństwa po 3 dniach. Spoko. A ciepło tu jest w ogóle? Powinno być w miarę ciepło, no. Potem się włączy grzejnik. Dobra. Łapać ich. Łapać wszystkich. Przemyśleć swoje postępki, racje obcięte do połowy, przyspieszą ten proces. A skąd mam to zrobić? Te racje. Sporo tych Londyńczyków. Potem te patrole i tak dalej. Arena walk. Zwiadowcy dotarli. Co tutaj widać? Kolonia wygnańców. Wokół miejsc po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z mocno ubitego śniegu. W kolonii panuje grobowa cisza. Co się dzieje? Część wygnańców jeszcze żyje, chociaż ledwo. Możemy spróbować zabrać ich do miasta. Ale istnieje ryzyko, że umrą po drodze. Jeden z konających ścisko przy piersi dziennik. Przeczytaliśmy ostatni wpis. Wygnano nas z Tesla City. Kończy nam się jedzenie i paliwo, więc wysłaliśmy najsilniejszych z nas, by znaleźli pomoc. To nasza ostatnia nadzieja. Obawiamy się, że chodzi o tych nieszczęsnych Jankesów, których pochowaliśmy. Wydaje mi się, że... Zabierzmy wygnańcom zapasy. O masakra. Nie, zaprowadźmy ich do miasta. Z tego względu, że...
ze śnieżnych domów i przygotowaliśmy ich do podróży do naszego miasta. Część z nich zaczęła się budzić ze targu, błogosławiając swoich pobratymców, którzy sprowadzili pomoc. Nie mogliśmy powiedzieć im prawdy, wszystko w swoim czasie. No, zaprowadźmy ich do domu z tego względu, że Londyńczycy uciekną. Znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że niby tam Londyńczycy to są ogólnie, wiecie, źli w ogóle. Natomiast tu musimy odpalić te rzeczy. Niech pracują w kopalni, wujek. Tu jest ciepło, no. Pracujmy, pracujmy, kurde. Tutaj automaton działa sobie. To jest cmentarz, bardzo zimno, ja rozumiem. No, małe ryzyko zachorowania, dobra, dobra. No, zwłaszcza, że jak pierdykniemy sobie generator większego poziomu... Ale właśnie, dobra. Trzeba będzie zrobić prawdopodobnie kopalnię jeszcze jedną, albo coś takiego. Soby, młot, kopalnia węgla, no. Bo to w specjalnych miejscach, tak? Brak przyległej drogi. No. Trzeba będzie zbudować kopalnię, słuchajcie, bo nie damy rady. Nie damy rady, będzie za zimno. Znaczy, generator zwiększy po prostu swoje zapotrzebowanie. No i będzie źle. Chcę zrobić... O tak, to wszystko. Ewentualnie automatona, no kopalnie. Dobra, mamy generator. I na tym, kochani, zakończymy odcinek. Zasięg generatora. Kolejność grzejników. Nie wiem, czy nie fabrykę. 20, kurde, tego potrzebujemy. Wydajność kopalni węgla to będzie też dobra sprawa. Parowy młot węglowy. Nie mamy, słuchajcie, tego. Nie mamy... Huta parowa. Nie, nie potrzebujemy huty parowej. Nie mamy metalu. Co? Może szpital zrobimy? Taka łowiecka by się przydała. Larnia przemysłowa. O kurde, potrzebujemy dwóch rdzeni. No mamy cztery, więc luz. Ogrzewanie. Tu 40 potrzebujemy. Wydaje mi się, że warto poczekać. Dobra, ale to, kochani, w następnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.